pojawiają, to tak jakby to była eskorta, tak jakby na przykład bank, tam wiecie, kasę, jak czasami bank kasę gdzieś tam chce wysłać, no to takie coś jest właśnie, tak mi się wydaje. Świetnie. Wsiadaj, szybko. Dobra, udało się. Jeszcze nie jestem taki niewprawiony. Znaczy się wprawiony, ale nie taki, że nie mam wprawy. Jedź, jedź. Szkoda dnia. Zaraz cię kropnę, jeśli... A nie, lepiej nie, bo pamiętam, że gwiazdki rosły. Oj, wrypałem cię. Nie zauważyłem, wybaczcie mi. Jedziesz, jedziesz, kolego. Świetnie, zderzenie, a oni już uciekają. Bojne dupy jakieś. Coś ty zrobił, kolego. To nie skatepark. O, super. Jak będziesz mieć fajny... Co to było? Jakiś dźwięk, jakbym kogoś przejechał. Ale dobra. Jak będziesz mieć fajny towar, to cię nie zabiję. No, ostatnia szansa. Zabiję cię. Haha. Jeden cios i leżysz. Jesteś przecięty w pół. Będzie was dwóch teraz. Łaaa. Dobra, to był śmiech. Niezbyt fajny. Zaraz, muszę tutaj... Jak ja żem to wjechał? No, na pewno nie zapłacę 5 dolców. Za biedny jestem. Ciekawe, jakbym się cofnął i zapłacił tym razem. Czy by coś było? Takie potraktowanie łagodne. Że mnie nie ścigacie, policjanci drodzy. I tak mnie nie złapiecie, a jak nie, to dostaniecie maczetą w łeb. Ach, ja się patrzę teraz na dół, a to mi się auto kopci u góry. Jakiś e-mail jeszcze dostałem, pewnie kolejny koleś chce mi dać zadanie, a ja teraz lecę do grubasa i mi się auto kopci i spierdzielamy czym prędzej. Już chyba niedaleko, a jeśli nie, to zaraz sprawdzimy. Klikaj się, czemu ta myszka mi nie działa. Dobra, niedaleko. O, jakiś długi e-mail dostałem. A tymczasem... Poproszę auto. I nie udało się wam, policjanci. Na motorku by było gorzej. Ale ja tam lubię szusować motorkami, ale na pewno nie w tym GTA, bo to trochę się takie, wiecie, głupie sterowanie. Znaczy nie sterowanie, ale kamera jest. Więc takie niesympatyczne to sterowanie. No dajesz. No i znowu taki dźwięk. Co jest grane? See no evil. Dobra, wy sobie gadajcie, a ja sobie siądę wygodnie. Ach. Właśnie jesteś skurwysyńską świnią. Dobrze powiedziałeś, Chińczyku, popieram to. A jeśli wy uważacie, że tak było niesłusznie z mojej strony, to przeczytajcie sobie i potwierdźcie to. Właśnie, bądź szybszy. Skurwysyńska świnio. Jeszcze raz to powiem. Powiedziałem. Nie powiem jeszcze raz, bo ktoś będzie zły. Dobra, my bierzemy motor. Będzie Ghost Rider. Tylko żeby mnie nie wypieprzyło. Aha, już tu jest. Myślałem, że trochę... No i co ja mam zrobić? Aha. No co jest grane? No przecież ja mu nic nie zrobiłem. Co za chamstwo. Przyspieszaj to, dziadzie ruski. Nie da się tego przyspieszyć? No, już myślałem. No on teraz drugie auto zarypał. Co jest grane? Nie, bierzemy auto. Nie będziemy się tak cackać.
Pięknie. Jeszcze tego mi brakowało. Sądząc po tym czymś. A nie, w sumie nie. Miałem mówić, że auto będzie do dupy, ale się przypomniało, że można jeszcze za pomocą śrubokręta włączać. Więc co mi tam? W sumie motorem jest fajnie, jeśli chcemy kogoś od tylca zajechać. A jeśli nie mamy jak za bardzo tylca, no to lepiej samochodem. Dobra. No! Kurde, zaraz będzie koniec misji. Będzie Mission Field! Nie, proszę, błagam was. Nie, na pewno będzie Mission Field, bo ja już widzę, że mnie to wkurwia. Kurwa mać, nie to. No, będę klnąć chyba. Jeszcze raz. Pory pana misja, nienawidzę czegoś takiego, żeby się bawić autami. Nie przepadam za wyścigami. Wyjątkiem jest Mario Kart. No czy ja wiem, no w sumie jak motorami jeżdżą, no to ja sobie wezmę ten motorek. Skoro każą mi nawet motorkiem jeździć. Macie ostatnią szansę, koleżki. Tylko żebym ja swojego czasem nie zajechał. Dobra, jakoś się udaje. Jedź. Dobra, coś tam dostał. Parę amunicji. Aha, to jest, czy jest bezpieczny, tak? Jedź, jedź. Cholero jasna. Zamiast jechać prosto, to ty jakieś kurwa. Jakieś kółeczka mi tu robisz. Czy ty nie myślisz, że ja się tu męczę? Uzi wykorzystuje taką cenną broń. Nie mówię, że cenna jak RPG czy obrotówka. Ale dobra. Mogę trochę zużyć. W końcu i tak pistolety używam. Eco Power się kłania. No i sami widzicie, no kółeczka same robi. Wypierdzielaj z motorka. W sumie nieźle. Myślałem, że on tylko w przód strzela, tak jak w GTA San Andreas, ale tu widzę wyższą inteligencję. No i sami widzicie, no kółeczka robi, no co jest grane? Nie! Żebym tylko swojego czasem nie zaatakował. Jakiś tam motocyklista sobie jeździ, mięśniak jeden, drugi. I wypierdzielają z motorka. Przestań robić tych kółeczek, grubasie, tylko jedź tak jak trzeba. Jak trza. No dobra, idź do apartamentu. I co ja mam teraz zrobić? Keep the beakers. Mam się zająć beakersami. Świetnie. Ja chcę ich załatwić, a oni tutaj. Dobra, no to jak tak chcecie. Eco Power! Powtarzam jeszcze raz. Nie będę używał granatów. O, wow, ale ja tu widzę. Ja tu widzę niebezpieczeństwo. No to sobie do autka wsiądę. Się obbunkrujemy. Czekajcie, muszę to jakoś. Jadą już, jadą. Zrobimy bunker. Była taka mapa jedna. Bunkier chyba 302 się nazywa w Warhammerze. Więc tak zrobimy. Chodźcie tu. Będziemy się bawić. Nie wiem, to nie Tetris. Wiecie o co mi chodzi. Piłeczka idzie i taki jeden. Bloczek się przesuwa w lewo, do góry i w dół, a nie lewo i prawo miałem mówić. Strzelajże w tego idiotę, kurde. No. Dobra, Mission Peasant, przepraszam. Idziemy dalej. Dobrze ci to było, tak. Dobra, o kurde. No to mogę pohandlować motorkami.
Teraz tak. Ale tu motorków. Aż się prosi. Czekajcie, muszę sobie jednego zostawić, ale już domyślacie się, o co mi chodzi. Będzie rzeźnia. A, tu już kojarzę. Żółte to były właśnie, że dealer. Dawaj. Ehehehe. Zaraz tu będzie wybuch. O nie, policja goni mnie. Dobra, czekajcie. E-maile muszę sprawdzić. Znowu będę musiał Nie, miałem mówić szwaby, ale nie szwaby, tylko. Znowu grubas. Chyba grubas będzie lepszy. A, dobra. No to jedziemy do policjanta. Zaraz, a gdzie policjant jest? Daleko? No dobra, no to ja przerwę i zaraz wracam. Dobra, jesteśmy. Mam trochę mało życia, mam nadzieję, że to nie przeszkodzi nam w misji. A jeśli będzie strzelanka, to najwyżej powtóreczkę sobie weźmiemy. Czytajcie, czytajcie. Wy lubicie czytać, ja nie lubię. FBI, czyli federalne cioty. Co, będziemy się walczyć z federalniakami? Może jakąś fajną broń macie? Maszynową bazukę może? Ha! Ale to w sumie niemożliwe, szkoda. Dobra, my pożyczamy autko. Jedziemy. I zobaczymy, co tam jest. Ach, nie wiem już skręcać. Się patrzę na dół, na górę. Nie wiem na co patrzeć. Się więcej akcji dzieje niż w Castlevanii albo innych grach. Tutaj trzeba patrzeć non-stop na górę i na dół. No ale w sumie dałem sobie strzałki, żeby trochę łatwiej w miarę było. Pięknie jeżdżę, widzę. Aha, Wi-Fi coś tam. Zasięgi. No i co ja mam z tymi zasięgami zrobić, co? Żeby się nie okazało, że to było tak jak z tymi zakłóceniami, że nie wiem co robić. Ale oczywiście policja mnie goni, więc na razie gówno zrobię. Dobra, jedź, jedź, bo mnie policja może już nie gonić. No ale co ja mam zrobić? Czekajcie, wysiądę. No, dobra, uważam, uważam. A tamten drugi gdzie jest? Dobra, to może idziemy na razie do tego. W zawiasie. Tego zawiasa. Co jest grane? Aha, takie jaja. No to dobra. Myślałem, że już coś mi z komórki idzie, no bo taki dźwięk, no nie? A tu okazuje się, że to tak ma być. Aha, czyli w sumie ta misja jest na lajcie. Mamy sobie po prostu między dwoma przekaźnikami Wi-Fi. No co jest grane? No przecież ich nie tyknąłem. Dobra. Transfer. Mam nadzieję, że mnie policja nie złapie. Dobra, czyli misja polega na tym, żebyśmy sobie między dwoma przekaźnikami stanęli i poczekali. Czekajcie, muszę sprawdzić, jak to na mapie wygląda, bo będzie mi trochę łatwiej. Czyli powinienem bardziej w prawo się skierować. No. Albo w tę dziurę taką. No co za popierdzielone auto. Może tutaj gdzieś. O, jest. Dobra, mamy zasięg. Niezły transfer. Dźwięk jakby, nie wiem. Nie wiem co ja to chciałem zrobić. Skręcić w lewo, ale pojechałem prosto. No i tutaj też niedobrze mi poszło. No oczywiście policja mnie musi gonić. Tam jedziemy.
Świetnie, zaraz będzie kijowo z mojej strony, bo mnie dwie bryki gonią. Czyli musimy teraz się nawrócić i jechać w drugą stronę. Takie pukawki mi nic nie zrobią. Koleżki jedni.